Dzień dobry moi drodzy, witam ponownie z mojego małego saloniku. Cieszę się bardzo, że znowu mogliśmy się dzisiaj spotkać na moim kanale. Moi kochani, jak ja to zwykle mówię, o tym, o czym to my dzisiaj będziemy sobie mówić. Jak zwykle będziemy plotkować. Ale chciałabym, żebyśmy dzisiaj zajęli się już chyba po raz drugi albo trzeci stereotypami na temat Turków i na temat Turcji. Pod moimi filmikami zdarza się dużo komentarzy i w nich piszecie o tym, jak to tak jest, że możesz sobie pracować, jak to jest, że nagrywasz filmiki i opowiadasz dosyć dużo o swoim partnerze z Turcji, jak to jest, że twój Turek nie zamyka cię w domu. Ja słyszałam bardzo dużo o tym, że Turcy są tacy bardzo apodyktyczni, zamykają żony w domu, nie pozwalają wypowiadać się na każdy temat, na który ona by chciała, że wszystko po prostu jest pod kontrolą Turka. Ty, Małgosiu, łamiesz te stereotypy, widzimy normalną kobietę, która normalnie pracuje, normalnie żyje, nagrywa filmiki, ma swoje hobby, gra na pianinie, biega po klientach. No i kłóci się to z naszym stereotypem Turka. Więc moi drodzy, właśnie dzisiaj chciałabym powiedzieć kilka słów na ten temat, jak to tak naprawdę jest z tymi stereotypami. Może zacznijmy najpierw od tego, czym tak naprawdę jest stereotyp. Stereotyp jest to niezweryfikowany tak naprawdę osąd pewnej grupy ludzi. Osąd ten nadaje pewne cechy, pewne właściwości albo odbiera pewne właściwości danej grupie ludzi. Stereotyp funkcjonuje w społeczeństwie i bardzo ciężko jest się go wyzbyć. Pewne cechy, na przykład mówiące o danej grupie, przekazywane są w społeczeństwie z ust do ust i tak naprawdę nie mamy żadnych podstaw, czy naukowych, czy nie mamy żadnego doświadczenia i nie potrafimy zweryfikować, czy dany osąd jest prawdziwy, czy nie, ale posługując się właśnie stereotypem, powtarzamy go nadal i przekazujemy go dalej, następnym osobom. Więc jest to jak gdyby pewna wiedza na temat pewnej grupy, na przykład ludzi, która jest absolutnie niezweryfikowana, ale powtarzana. I dlatego bardzo często uznaje się stereotyp za prawdę objawioną i ludzie nie przyjmują do wiadomości, że może być inaczej. Dlatego często, na przykład, przypuśćmy o Turkach, mówi się, że są bardzo zazdrośni albo że nie pracują, żyją na przykład tylko i wyłącznie z socjalu. Albo że kochają samochody BMW i tylko ta klasa aut się dla nich liczy. Skąd się akurat takie informacje w społeczeństwie biorą? Wiadomo, że w każdej plotce, pewnie w każdym stereotypie jest jakieś ziarenko prawdy, ale nie możemy generalizować, że wszyscy Turcy kochają BMW, że wszyscy Turcy żyją z socjalu, albo że wszyscy Turcy są chorobliwie zazdrośni, wszyscy Turcy zamykają swoje żony w domu, wszyscy Turcy swoje żony biją, bo uważam, że takie zachowania również spotyka się w innych społeczeństwach, w innych kulturach. Nie jest to żadna cecha znamienna, na przykład dla mężczyzn pochodzących z Turcji. Niestety, najczęściej dzieje się tak, że najwięcej do powiedzenia mają te osoby, które nigdy w Turcji nie były, które nigdy Turka na oczy nie widziały. Te osoby zawsze mają najwięcej do powiedzenia w danym temacie i posiadają największą wiedzę i absolutnie nie przyjmują do siebie innych informacji. Z tego powodu też zaczęłam na przykład nagrywać na moim kanale te filmiki, bo chciałabym właśnie obalić niektóre stereotypy, chciałabym Wam przybliżyć kulturę turecką i to nie
nie jest tak, że ja zachwycona jestem i uważam, że mój związek to po prostu jest złoty i żyję z ideałem. Tak, kochani, nie jest i wiecie o tym bardzo dobrze, bo ci, którzy oglądają moje filmiki na bieżąco, nieraz słyszeli o tym, że nie zawsze jest idealnie, że Turek jest takim samym facetem jak każdy inny, miewa lepsze dni, miewa gorsze dni, miewa swoje przyzwyczajenia, jakieś tam naleciałości kulturowe, troszeczkę posiada inną mentalność i tutaj potrzeba jest dużo miłości, dużo cierpliwości i wyrozumiałości, ale to nie znaczy, że trzeba bać się obcej kultury i trzeba po prostu uciekać od osób, które pochodzą z innego kraju. Takim pierwszym stereotypem, który chciałabym obalić, a z którym się bardzo często właśnie spotykam, jest stereotyp, że kobieta żyjąca w związku z Turkiem nie powinna pracować i rzadko zdarza się, że kobiety wychodzą na wiele godzin z domu i pracują. Jest to spowodowane niby tym, że turecki facet jest bardzo zazdrosny, no i przez te ileś godzin nie ma kontroli nad żoną, nie wie, co się z nią dzieje i absolutnie kobieta nie powinna pracować. Jak wiecie, pracuję bardzo dużo i w mojej tureckiej rodzinie praktycznie wszystkie kobiety pracują zawodowo, są wiele godzin poza domem, nie zdarzają się jakieś dziwne telefony kontrolujące, co ma tam robi w tej pracy, mąż nie wystaje pod drzwiami biura na przykład, czy szkoły, czy szpitala, żeby zobaczyć, co ma tam robi, z kim się spotyka i tak dalej. Absolutnie są to normalnie funkcjonujące małżeństwa, normalnie funkcjonujące pary. Partner pracuje, kobieta pracuje i nie ma żadnego z tym problemu. Więc proszę, przestańcie powtarzać te stereotypy, że kobieta turecka pracować nie może, albo kobieta, która żyje z Turkiem, pracować nie może. Jak najbardziej może. I chciałabym, żeby wszyscy to przyjęli do swojej wiadomości. Następny stereotyp, który mnie bardzo denerwuje i tak szczerze mówiąc jest bardzo krzywdzący dla tureckiego faceta. Stereotyp, który mówi o tym, że żona musi być posłuszna mężowi, nie ma nic do powiedzenia w małżeństwie, a jeżeli sprzeciwi się lub pozwoli wypowiedzieć swoje zdanie, jest bita przez męża. Moi drodzy, jak widzicie, siniaków nigdzie na ciele nie mam. Regularnie nagrywam filmiki. Kajan nigdy w życiu na mnie ręki nie podniósł, nawet nie spróbował żadnej siły fizycznej w stosunku do mnie. Nie używał i myślę, że tego nie zrobi, a jeżeli chociaż raz spróbowałby, to po prostu byłoby to koniec naszego związku. Nie pozwoliłabym sobie na to, żeby mąż czy mój partner podniósł na mnie rękę, bo wiem, że jeżeli raz by to się zdarzyło, pewnie zdarzałoby się kolejne razy. W mojej tureckiej rodzinie, będę cały czas to powtarzała w mojej tureckiej rodzinie, ponieważ no mam takie doświadczenie, znam tych ludzi, więc dlatego to powtarzam. Są małżeństwa z wieloletnim stażem, 25 lat żyją ze sobą, 30 lat. Nigdy nie słyszałam, żeby mąż krzyczał na żonę. Nigdy nie widziałam, żeby kobieta była pobita. Naturalnie, tak jak w każdym społeczeństwie, jak w niemieckim, w polskim, austriackim, duńskim, amerykańskim, tak i w tureckim, zdarzają się idioci, zdarzają się sadyści, którzy biją swoje żony, które znęcają się nad rodziną. I również możecie usłyszeć to na temat Turcji, że kobiety są przez mężczyzn bite. Ale mężczyźni przez kobiety również, moi drodzy, są bite. Tylko nie wiem dlaczego, o tym akurat się nie mówi. Ale wszelkie pobicia mężczyzn, wszelkie pobicia kobiet przez mężczyzn są bardzo nagłośniane i o tym się bardzo szeroko mówi. Jest to piętnowane, absolutnie Turcy tego nie pochwalają, a wręcz przeciwnie, uważają Turcy i to nawet ci najstarsi Turcy, że bicie kobiety jest haniebne, jest obrazą Boga. Jeżeli ktoś podnosi rękę na kobietę, kala swoje gniazdo, jak można bić kobietę, która dba o mężczyznę, która gotuje mężczyźnie, która dba o rodzinę, która jest panią i głową domu? Jest to po prostu haniebne i taki mężczyzna w oczach całej rodziny jest spalony i naprawdę taki mężczyzna nie ma żadnego poszanowania wśród znajomych. Więc obalam ten kolejny mit.
Na pewno zdarzają się mężczyźni, którzy biją, tak jak w każdym społeczeństwie, ale nie jest to żadną normą i absolutnie nie jest to akceptowalne przez społeczeństwo tureckie. Następny dosyć krzywdzący społeczeństwo tureckie mit. Wszyscy Turcy to śmierdzące lenie, przyjeżdżają do Europy, nie pracują, żyją wyłącznie z socjalu, kobiety rodzą kolejne piąte, szóste, dziesiąte dziecko i absolutnie nie jest im w głowie praca, są to kombinatorzy, cwaniacy i od pracy jak najdalej. Więc moi drodzy, myślę, że również tak jak w każdym społeczeństwie. Naturalnie zdarzają się tak zwane cwaniaczki, które zrobią wszystko, żeby żyć na koszt społeczeństwa. Jest również i tutaj w Austrii, i w Niemczech spora grupa Turków, którzy nigdy pracą się nie skalali. Kobiety rzeczywiście rodzą po 5-6 dzieci i ci ludzie żyją tylko i wyłącznie z socjalu, a do tego jeszcze gdzieś tam kombinują, jakieś robią lewe interesy i oczywiście prawdą jest, że wykorzystują innych członków społeczeństwa, którzy na nich pracują, wykorzystują państwo i żyją wyłącznie z socjalu. I przez to, że mają i z socjalu pieniądze i robią jakieś tam lewe interesy, całkiem dobrze im się powodzi. I można zobaczyć, że wożą się bardzo luksusowymi autami, mieszkają w bardzo fajnych domach, w eleganckich mieszkaniach. Tak, to jest prawda, również jest taka grupa. Ale tutaj znowu nie możemy zakładać i generalizować, że wszyscy Turcy są tacy. Jest bardzo duże grono Turków, które znam osobiście tutaj w Austrii. Są to ludzie naprawdę bardzo pracowici. Pracują bardzo dużo. Są to również na przykład kobiety, które pracują na wysokich stanowiskach. Są nauczycielkami. W szpitalach bardzo dużo Turczynek, lekarek pracuje. Również w magistracie, w ratuszu pracuje bardzo dużo pań pochodzenia tureckiego. Pracują tak jak całe społeczeństwo, absolutnie tutaj nie liczą na socjal. Tak jak powiedziałam, zdarzają się grupy i myślę, że to nie tylko wśród Turków. Przecież Polaków ilu jest, którzy również żyją z zasiłku 500+. Żyją z jakichś tam dodatków socjalnych, nigdy w życiu nie pracowali. I też, co niektórym powodzi się bardzo dobrze. Dlatego nie możemy powiedzieć, że całe społeczeństwo jest takie. A jeżeli już mówimy o Turkach, to w Turcji, tak jak już kiedyś mówiłam, nie znam, ja osobiście wśród znajomych i mojej rodziny, nie znam osób, które by nie pracowały, żyły z socjalu, są to osoby wysoko wykształcone lub posiadają swoje biznesy, bardzo ciężko pracują na to, co mają, bardzo często, bardzo dobrze im się powodzi, ale naprawdę to, co zdobyli, zdobyli pracą swoich rąk, a nie z pomocy socjalnej, z pomocy społecznej mają. Kajan od pierwszego dnia, kiedy przyjechał do Austrii, zaczął pracować. Ani jednego dnia nie korzystał z pomocy społecznej. Do dnia dzisiejszego z większymi sukcesami, ale prowadzi swoją firmę, zatrudnia kilka osób w tej firmie i naprawdę pracuje czasami po 14 godzin na dobę. I nie mogę powiedzieć, bo skrzywdziłabym go, gdybym powiedziała, stara się wykorzystywać społeczeństwo austriackie i żyć na koszt podatników. Również mój szwagier, który mieszka w Monachium, prowadzi podobny biznes, co Kajan tutaj w Wiedniu. I również pracuje bardzo dużo, jest bardzo pracowitą osobą, zatrudnia również Turków i naprawdę skrzywdziłabym te osoby, gdybym powiedziała, że są śmierdzącymi leniami. Więc uważam również, że jest to stereotyp, że Turcy wyłącznie żyją na koszt państwa i starają się wykorzystać innych. Jak w każdym społeczeństwie są śmierdzące lenie, cwaniaczki i proszę, nie możemy wszystkich wrzucać do jednego worka.
Często słyszałam takie historie, że Turcy przyjeżdżają do Europy i tutaj sobie szukają jakichś zamożnych pań i pomimo, że mają rodzinę, czyli dzieci i żony w Turcji, w Europie, na przykład w Niemczech, kiedy znajdą sobie już dziewczynę, żenią się z nią i żyją w bigami, mają po 2-3 żony. A moi drodzy, jest to oczywiście wielka bujda. Od strony prawnej jest to po prostu niemożliwe. Chcąc zawrzeć związek małżeński w Niemczech czy na przykład w Austrii, taki Turek najpierw musi dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego, na przykład w Austrii, zaświadczenie z Turcji, że jest osobą wolną i może bez problemów, bez żadnych przeszkód zawrzeć związek małżeński na przykład w Austrii. Więc te historie, że przyjeżdżają i żenią się, pomimo że już są facetami żonatymi w Turcji, są to po prostu bajki i proszę, żebyście w to nie wierzyli. Jest to po prostu od strony prawnej niemożliwe. Najpierw trzeba dostarczyć dokument, że jest się w Turcji osobą niezamężną czy osobą nieżonatą. Tak to jest. No i cóż, moi kochani, dobrnęliśmy do końca. Tyle przygotowałam dla Was dzisiaj. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jakieś wątpliwości, oczywiście możecie zawsze pytać w komentarzach pod moimi filmikami. Myślę, że jeszcze zrobię nie jeden odcinek na temat stereotypów i będę próbowała Wam pewne rzeczy, pewne kwestie wyjaśnić. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Proszę o zostawianie kciuka w górę. Kto nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, bardzo proszę serdecznie o subskrypcję. Pozdrawiam Was, kochani, bardzo cieplutko i do następnego razu. Pa, pa!